Witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie opowiem o aluminium. Sprawdź koniecznie, czy jesteś zatruty, czy zatruta tym pierwiastkiem. Już na dzień dobry wiem, że film będzie dosyć długi, a więc jeśli oglądasz na TikToku, koniecznie w komentarzu sprawdź sobie linka i wejdź na YouTube'a, bo tam znajdziesz cały film. Jeśli macie ochotę oczyścić się z metali ciężkich oraz z pasożytów tak wielopoziomowo, to w opisie tego filmu bądź też na TikToku w komentarzu znajdziecie linki do poradników, które możecie kupić i które sprawią, że wielopoziomowo zaczniecie oddziaływać na swój organizm i kolejno będziecie mogli pozbyć się nie tylko toksyn czy pasożytów z waszych organizmów, ale również dolegliwości psychicznych, które są z tym związane. Jednocześnie homeopatia działa również w taki sposób, że rozbraja tą wewnętrzną bombę. Tą bombę, którą nosicie w sobie przez całe życie, a ta bomba składa się z tych wszystkich negatywnych doświadczeń i z tego wszystkiego, co was spotkało w życiu, z tego wszystkiego, co zrobili wam wasi rodzice, rówieśnicy w szkole czy współpracownicy w pracy. A więc jeśli chcecie w taki sposób podziałać na swój organizm, to zapraszam was bardzo serdecznie. To zapraszam was bardzo serdecznie. Na Allegro jest już kilkadziesiąt takich poradników, które wam pomogą rozbroić tą wewnętrzną, tykającą bombę, a ostatnie poradniki dotyczą właśnie usuwania zarówno toksyn oraz metali ciężkich oraz pasożytów. Co ważne, dzięki tym poradnikom oczyścisz się również z takich toksyn, między innymi, to jest jeden z przykładów, na przykład związanymi z lekami, czy też z lekami, które kiedykolwiek przyjmowałeś, antybiotykami, czy na przykład szczepieniami. No ale dobrze, moi drodzy, czym właściwie jest to aluminium? Aluminium jest to techniczna nazwa glinu, który jest tak naprawdę trzecim najczęściej występującym pierwiastkiem zaraz po tlenie i krzemie, spośród wszystkich budujących skorupę ziemską. Wyobraźcie sobie, że stanowi on około 8% całej zawartości skorupy ziemskiej. Jest też najpowszechniejszym metalem na Ziemi. Związki glinu znajdują się w glebie, w powietrzu, w skałach oraz w wodzie. Jeśli chodzi o wodę, to zarówno w tej występującej naturalnie, jak i w tej wodociągowej. Wzrost stężenia glinu w przyrodzie spowodowany jest głównie rozwojem przemysłu, wzrostem emisji spalin samochodowych i hutniczych oraz postępującą urbanizacją. Moi drodzy, w wyniku przetwórstwa aluminium powstaje jako odpad fluor. Fluor jest również bardzo niebezpiecznym pierwiastkiem, ale o nim opowiem w którymś tam z kolejnych filmów, bo też mam w planach nagranie takiego. Moi drodzy, wzrost aluminium przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy, które powodują obniżenie naturalnego pH gleby i wody. A im niższe mają one pH, tym wyższa jest zawartość w nich toksycznych form aluminium. A to z kolei wpływa na negatywny wpływ na roślinność, w tym także na warzywa, które jemy, owoce, również niestety na zioła, które stanowią pożywienie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Zbyt duże stężenie pierwiastka w roślinach jadalnych jest bardzo toksyczne i może mieć bardzo negatywne skutki zdrowotne, a nawet stanowić zagrożenie życia. WHO stwierdziło, że dzienna dawka glinu, która nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych, to 1 mg na kilogram masy ciała. Ale pamiętajcie o tym, że aluminium jest o tyle niebezpieczne, że z punktu widzenia chemii reaguje zarówno w środowisku kwaśnym, jak i zasadowym, jak i neutralnym. Jest bardzo trudne do tego, aby wyprowadzić je z naszego ciała i
codzienne dostarczanie tego chociażby 1 mg na kilogram masy ciała aluminium powoduje ogromne ilości gromadzenia się tego pierwiastku w naszym ciele, które mogą nigdy nie ujrzeć w cudzysłowie światła dziennego. Moi drodzy, gdzie znajduje się aluminium? Oczywiście, tak jak już było wcześniej wspomniane, aluminium znajduje się w wodzie, w roślinach oraz właśnie w ziołach. Badania wykazały również, że duże stężenie tego pierwiastka zawierają rośliny liściaste, ziarna zbóż, bulwy oraz korzenie. Wyróżnia się tutaj przede wszystkim pszenicę, żyto, jęczmień, owies, sałaty liściaste, kapusty, szpinak, ziemniaki, cebulę, pomidory, marchew. Wśród owoców przodują pomarańcze i jabłka, natomiast wśród ziół wymienia się głównie bazylię, czarny pieprz, majeranek i tymianek. Duże ilości glinu gromadzą również liście herbaty i tu jeszcze opowiem Wam taką ciekawostkę, że jeśli chodzi o herbatę i cytrynę, to nie jest tak, że nie możemy pić herbaty z cytryną, po prostu chodzi o to, że kwas zawarty w cytrynie aktywuje do uwalniania się związki aluminium, w związku z czym jeśli zaparzycie herbatę, wyciągniecie tą torebkę albo ją przecedzicie z fusów i dopiero dodacie cytrynę, to w żaden sposób Wam to nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, doda to tylko jakości i smaku do herbatki. Natomiast jeśli mamy w filiżance liście herbaty czy torebkę, to absolutnie wtedy nie dodajemy tej cytryny. Kiedy mówimy o aluminium, musimy również zwrócić uwagę na sposób przetwarzania żywności, bo poza tym, że aluminium gromadzi się w wodzie i w roślinach jadalnych, to sposób ich przechowywania i obróbki także ma ogromne znaczenie dla ilości tego pierwiastka, który będzie zawierał się w gotowanym pożywieniu. Chodzi tutaj przede wszystkim o używanie aluminiowych naczyń, tacek i folii do przygotowywania posiłków. Jednak wykluczenie ich może nie być wystarczające do tego, aby uniknąć kumulacji glinu w organizmie, ponieważ ważne jest to, jak są przechowywane produkty oraz jakie mają opakowanie fabryczne. Moi drodzy, ja myślałam, że ludzie już są na tyle świadomi, że jednak żadnych folii i tacek aluminiowych nie stosują, jednak za każdym razem, kiedy przychodzi lato i widzę ludzi, którzy grillują w aluminiowych grillach i na aluminiowych tackach, stwierdzam, że zdecydowanie ludzie nie mają pojęcia, co sobie robią. Cząsteczki aluminium często trafiają do mózgu, wywołując chorobę Parkinsona, Alzheimera, wywołując demielinizację, co wiąże się z niestety, ale wieloma negatywnymi skutkami na organizm ludzki. Roślinność i mięso, które kupujecie na tackach aluminiowych, które wsadzacie do piekarnika, to wszystko doprowadzi w przyszłości do Waszych chorób. Więc jeśli jesteście dziś chorzy, to powinniście się zdecydowanie zastanowić nad tym, co takiego trafia do Waszego organizmu na co dzień. Wszelkie kartony, w które są pakowane między innymi owoce, przeciery warzywne, mleko, one są od wewnątrz wyłożone cienką warstwą aluminium. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, bo pewnie nie rozcinała takiego kartonu. Ja już dawno zrobiłam takie doświadczenie, moi drodzy. To, co kupujemy w kartonie, nie jest wcale ekologiczne i tym bardziej dla mnie jest niesamowicie dziwne. Dlaczego my te kartony mamy pakować do pojemników z papierem? To nie jest papier, to jest folia, która jest sztuczna, oraz aluminium. A więc kupując mleko w kartonie, również jesteśmy narażeni na kumulację aluminium w naszym organizmie. Także
Niestety, kartony, w które są pakowane soki, przeciery i mleko, nie są ekologiczne, ponieważ są wyłożone warstwą aluminium. Także powszechne puszki, w których kupujemy warzywa, owoce, konserwy, słodzone napoje czy piwo, one są również wykonane z aluminium. Podobnie jak wieczka do jogurtów, śmietany czy serków. Ponadto jony aluminium znajdziemy także w przetworzonych serach, mące, cukrze, proszku do pieczenia. Warto również zaznaczyć, że ilość glinu, która przenika do pożywienia, jest uzależniona od rodzaju aluminium, które zostało użyte do wykonania danego opakowania. Jest również zależne od pH przechowywanego w tym opakowaniu produktu oraz czasu, jaki w nim spędził, ale nie tylko, ponieważ również temperatura, w której są przechowywane dane produkty, również ma wpływ na to, ile aluminium trafia do jedzenia. Wtedy, kiedy pożywienie jest w lodówce, tego aluminium trafia nieco mniej, natomiast w momencie, kiedy tackę aluminiową podgrzewamy, to jakby przedostawanie się jonów aluminium do pożywienia zwiększa się kilkaset tysięcy razy i to zostało udowodnione naukowo. Warto sobie również poszukać filmów na ten temat. Nie pamiętam tytułu, ponieważ dawno oglądałam ten film. Ale warto poszperać w internecie, na pewno ten film był dostępny na CDA. Wyobraźcie sobie, że na wydzielanie pierwiastka w postaci aluminium również ma wpływ obecność soli, mleczanu, askorbinianu, cytrynianu oraz kwasów tłuszczowych. Ekspozycja na glin nie bierze się jednak wyłącznie z produktów spożywczych i wody. Aluminium jest powszechnym składnikiem kosmetyków i niektórych leków. Używany jest do produkcji antyperspirantów, dezodorantów, pudrów, peelingów, kremów i past do zębów. Jest także składnikiem leków regulujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku, które są zażywane między innymi przy chorobie wrzodowej. Jest również składnikiem płynów do dializ. Glin wchodzi również w skład farb oraz materiałów budowlanych. Pewnie zastanawiacie się, jaki wpływ na organizm ma aluminium. Otóż, moi drodzy, zaobserwowano, że stężenie glinu w organizmie rośnie wraz z wiekiem, dlatego jego całkowita zawartość będzie większa u osób starszych, jak i u dzieci. I te badania dowodzą, że nasze organizmy nie są w sposób skuteczny pozbywać się jonów aluminium z naszego organizmu, a więc również i z mózgu. Nic więc dziwnego, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej chorym społeczeństwem. Więc przypominam, w opisie lub w komentarzu macie linki do poradników, dzięki którym oczyścicie swój organizm wielopoziomowo. Dbajcie o siebie, bo jeśli Ty o siebie nie zadbasz, to możesz mi wierzyć, że nikt o Ciebie nie zadba. No chyba, że wolisz oddać się w ręce koncernów farmaceutycznych i skorzystać z chemioradioterapii lub innych dobrodziejstw, które oni będą chcieli Tobie zaserwować. Moi drodzy, w prawidłowych warunkach niewielkie ilości tego pierwiastka są niemalże całkowicie usuwane z organizmu, ale niestety jesteśmy tak narażeni na jego działanie, że organizm nie jest w stanie usunąć tego pierwiastka. Dlatego też one się kumulują. Co ciekawe, chora matka, matka, która jest zarobaczona, matka, która ma w sobie dużo metali ciężkich, przekazuje to wszystko do płodu. Stąd dzieci rodzą się chore i często jest to niestety białaczka lub inne rodzaje nowotworów. Na to pragnę Wam zwrócić szczególną uwagę, a więc jeśli jesteś kobietą i planujesz mieć dzieci, to powinnaś najpierw zadbać o siebie i oczyścić swój organizm. Linki do poradników w opisie. A więc, moi drodzy, w prawidłowych warunkach aluminium może zostać wydalone z moczem,
w niewielkiej ilości z żółcią, a do kumulacji dochodzi, a do kumulacji tego pierwiastka powinno dochodzić teoretycznie rzadko. Jednak niestety efektywność procesu oczyszczania jest uzależniona od sprawności i wydolności nerek, których zadaniem jest właśnie usuwanie toksyn z ustroju. W przypadku, gdy funkcja nerek jest zaburzona, może dojść do gromadzenia się glinu w organizmie i szacuje się, że około 40% przyjętej dawki glinu ulega kumulacji w przypadku osób dorosłych, natomiast u dzieci dostępuje, przepraszam, natomiast u dzieci do kumulacji tego glinu dochodzi aż w 75%. I jak wspomniałam, chora matka przekazuje swoją chorobę dziecku w swoim łonie. A więc te badania dowodzą tego, że ludzkie nerki są niewydolne. Ale nie tylko nerki, bo mowa tutaj również o pęcherzu moczowym, o którym nagrałam osobny film, a nawet wydaje mi się, że wspominam o tym pęcherzu moczowym już od jakiegoś czasu, ponieważ pęcherz moczowy ma bardzo duże znaczenie w przypadku funkcji mentalnych, ponieważ to on odpowiada za oddzielanie tego, co czyste i nieczyste. A więc widać, że ludzie w obecnych czasach nie są w stanie oddzielić prawdy od fałszu i jest to zaburzenie na poziomie elementu wody, a więc nerki i pęcherz moczowy. Pamiętajcie o tym, w organizmach dorosłych ludzi kumuluje się aż 40% spożytego aluminium, natomiast u dzieci aż 75%. Chora matka przekazuje chorobę swojemu dziecku. Łożysko nie chroni dziecka niemalże przed niczym. Raczej można powiedzieć, że łożysko pełni funkcję odżywczą. Glin może wnikać do organizmu na cztery sposoby. Po pierwsze drogą oddechową, po drugie poprzez układ krwionośny, po trzecie poprzez układ pokarmowy, po czwarte poprzez skórę. Pamiętajcie o tym, że we wszystkich szczepieniach, które podajecie swoim dzieciom, również są związki aluminium, no i rtęci i innych substancji, których nie chcielibyśmy, aby wprowadzono do naszych organizmów. Moi drodzy, pomimo tego, że droga pokarmowa jest główną bramą, przez którą ten pierwiastek przenika do ustroju, to jednak właśnie trzeba się liczyć z tym, że możemy go wchłaniać również poprzez drogę oddechową, układ krwionośny, a także przez skórę. Wchłanianie glinu w największym stopniu zachodzi w jelicie cienkim i osiąga ono pułap około 0,3% całej przyjętej doustnie dawki. Odsetek ten będzie jednak znacznie większy w sytuacji obniżonego pH obserwowanego w niektórych schorzeniach, a także przy nadczynności przytarczyc. Duża ilość parathormonu niestety zwiększa wchłanianie glinu. I teraz jak ja badam pacjentów na biorezonansie, to niestety co druga osoba ma bardzo mocno podwyższony parathormon. Oczywiście możemy to leczyć. Jeśli wiecie, że macie takie zaburzenia, zapraszam Was bardzo serdecznie na wizytę zielaszpolska.pl. Mogę Wam pomóc, aby to wszystko, te wszystkie funkcje wyrównać, także zapraszam. Glin gromadzi się przede wszystkim w kościach, w płucach, ale znajdziemy go również w wątrobie, w mózgu, w mięśniach, w nerkach, w żołądku, no i moi drodzy, w końcu w sercu. Pomimo to zdecydowanie większość doniesień na temat negatywnego wpływu glinu na organizm skupia się na jego toksycznym oddziaływaniu na tkankę nerwową i o tym Wam też opowiem, choć niekorzystnie wpływa także na inne układy. Moi drodzy, przede wszystkim układ kostny, krwiotwórczy, oddechowy, moczowy. Glin posiada umiejętność przenikania bariery krew-mózg.
Dlatego stanowi poważne zagrożenie dla ośrodkowego układu nerwowego. I przypominam, reaguje w każdym środowisku, a więc kwaśnym, zasadowym czy neutralnym. Wykazuje aktywność hamującą neurotransmitery, czyli substancje biorące udział w przewodnictwie nerwowym, a także blokuje niektóre enzymy i zaburza podział komórkowy, co może prowadzić do zwyrodnienia włókien nerwowych, a więc demielinizacji i rozwoju schorzeń o podłożu neurologicznym. Istotną rolą glinu jest rozwój takich schorzeń jak na przykład choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy stwardnienie zanikowe boczne. Objawy zatrucia aluminium dotyczące układu nerwowego to przede wszystkim zaburzenia koncentracji i pamięci, otępienie, niezdolność do myślenia abstrakcyjnego, ataksja, czyli niezborność ruchowa, chwiejność emocjonalna, zaburzenia koordynacji i depresja. Warto również wiedzieć, że glin potrafi dostać się przez łożysko do płodu, powodując upośledzenie kształtowania się układu nerwowego. A więc, moi drodzy, pamiętajcie, możecie się oczyścić. Macie narzędzie, które ja dla Was stworzyłam. Link w opisie lub w komentarzu. Sprawdźcie. To od Was zależy, jak będzie wyglądało Wasze życie. To od Ciebie zależy, jak będzie wyglądało Twoje życie. Czy pozwolisz, aby zatrucie środowiska, to co jesz, wpływało na Twój stan zdrowia, czy przejmiesz odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie i skorzystasz z narzędzi, które dla Ciebie stworzyłam. Linki masz w opisie. Jeśli jesteś chory, no to odżywiasz się jak człowiek chory. Musisz coś zmienić w swoim życiu, aby po prostu móc zacząć zdrowieć. To od Ciebie zależy. Każdy jest chory na własne życzenie. To jest prawda. Jeśli nie odpowiada Ci Twój stan chorobowy, to znaczy, że powinieneś czy powinnaś zmienić coś w swoim życiu. Ale jeśli tego nie robisz, to znaczy, że chcesz być chory, chcesz być chora. Więc tak jak mówię, ja stworzyłam bardzo dużą ilość narzędzi dla Was. One są dostępne na Allegro. Każdy może mieć do tego dostęp. Ceny są specjalnie dostosowane w taki sposób, aby każdego było na to stać. Biorąc pod uwagę wzrost cen w chwili obecnej, ceny, które proponuje Zielarz Polska, można powiedzieć, że są naprawdę śmieszne. Więc tym bardziej, moi drodzy, sprawdza się tutaj to, co ja próbuję przepchnąć już od dłuższego czasu, żeby każdy miał zdrowie na wyciągnięcie ręki i aby każdy mógł sam sobie radzić w wielu, wielu sytuacjach. Korzystajcie z tego. U pacjentów, którzy poddają się dializom, również zaobserwowano występowanie zespołów objawów neurologicznych, które nazwano encefalopatią dializyjną. Jest to związane z zawartością glinu w płynie dializyjnym, a jej główne symptomy to otępienie, zaburzenia mowy, afazja, czyli problem z mówieniem lub rozumieniem mowy, apraksja, czyli utrata zdolności wykonywania wyuczonych ruchów lub czynności. Są to również objawy miokolnie, jak ruchy mimowolne, mogą być również napady padaczkowe, a nawet psychozy. Jak wcześniej już Wam wspomniałam, glin zaburza funkcjonowanie również innych układów i narządów. Jego kumulacja w organizmie może powodować anemię, osteomalację, czyli rozmiękczenie kości. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele dzieci teraz jest połamanych. Dzieci co chwilę łamią sobie ręce, nogi głównie ręce i nogi, ale tak naprawdę mamy do czynienia w chwili obecnej z tak chorymi dziećmi, które przewrócą się i już są połamane. I to jest wina rodziców, to jest wina Wasza. To jest wina po prostu rodziców, dlatego że nie dbacie o swoje dzieci i nie widzicie tego, co możecie zrobić dla nich, aby im pomóc, aby wzmocnić rozwój ich tkanki kostnej. Moi drodzy,
poza tą osteomalacją również glin powoduje zaburzenia wzrostu kostnego i rozwój kości. Również zaburzenia i upośledzenie czynności wątroby, astmę, również śródmiąższowe zapalenie płuc. Mogą również wystąpić ziarniaki płuc. Istnieją także informacje, które mówią o istotnym udziale aluminium w powstawaniu nowotworów złośliwych, również nowotworów piersi. Jak sprawdzić, czy jesteś zatruta aluminium? Ja sprawdzam to na podstawie badania biorezonansem lub badania kwantum. W tym celu zapraszam Was na moją stronę internetową www.zielaszpolska.pl. Tam w zakładce usługi znajdziecie również biorezonans. Warto o tym poczytać. Myślę, że nie bez znaczenia jest również to, że Zielasz Polska co jakiś czas wyjeżdża w delegację po Polsce i na trasie bada ludzi, jest możliwość takiego dojazdu, czy do domu, czy do jakiegoś miejsca, w którym się spotykamy i wykonania takich badań, oczywiście otrzymania pomocy w zakresie swoich dolegliwości i chorób. Więc zapraszam do zgłaszania się i na tej podstawie mogę taką trasę dla Was zrobić, żeby Wam pomóc. Z drugiej strony, moi drodzy, biorąc pod uwagę stopień emisji aluminium i poziom jego występowalności, możemy założyć, że niemal 80-90% populacji jest zatruta tym pierwiastkiem i możemy to określać na podstawie objawów, które są charakterystyczne właśnie dla zatrucia tym pierwiastkiem, ponieważ, moi drodzy, wywołuje on wystąpienie dobrze znanych objawów jatrogennych, jak na przykład uporczywe zaparcia oraz demielinizację kości w związku z utratą fosforanów. Co jeszcze, moi drodzy? Na podstawie dolegliwości, które zostały wcześniej już wymienione, ale również nieprawidłowe dobieranie słów, zła artykulacja, miokolnie występujące w obrębie kończyn i twarzy, zaburzenia zachowania, jak na przykład ADHD, pobudzenie, zmiany osobowości, przebiegające ze skłonnościami paranoidalnymi, halucynacje, majaczenia, mogą być zaburzenia pamięci, zaburzenia poznawcze, zaburzenia mające wpływ i odzwierciedlenie w nieprawidłowym zapisie EEG, zaburzenia objawiające się zaburzeniami orientacji, stanem splątania, prowadzące w konsekwencji do całkowitej apraksji i demencji. Jeśli cierpisz na chorobę Parkinsona, Alzheimera, to również jest bardzo prawdopodobne, że jesteś bardzo mocno zatruty właśnie aluminium. Jeśli cierpisz na choroby układu kostnego, układu krwiotwórczego, układu krążenia, układu oddechowego, układu moczowego czy choroby układu nerwowego, z całą pewnością jesteś zatruty czy zatruta aluminium. Jeśli posiadasz któreś z wymienionych wcześniej chorób oraz napady padaczkowe lub urodziłeś chore dziecko, to z całą pewnością jesteś i ty, i to dziecko zatruta aluminium. Już samo rozpoznanie na podstawie objawów jest wystarczające, aby podjąć odpowiednie kroki w celu oczyszczenia organizmu. Tak jak wspomniałam, z jednej strony macie te poradniki, które wpływają wielopoziomowo na Wasz organizm, z drugiej strony również doskonałym narzędziem, aby poznać swój organizm i aby wiedzieć, w jaki sposób go oczyścić, jest cały film 3-godzinny detoks. W tym filmie opowiedziałam dokładnie o tym, w jaki sposób funkcjonuje organizm, czego potrzebują poszczególne narządy, aby się oczyścić. No i oczywiście masz tam przepisy na różnego rodzaju mieszanki ziołowe, które Ci w tym pomogą. Film zawiera również
inne istotne informacje, dzięki którym będziesz wiedział, będziesz wiedziała, w jaki sposób zadbać o siebie, w jaki sposób zadbać o swój organizm i o organizmy swoich dzieci. Jakie produkty powinny zniknąć z Twojego codziennego jadłospisu, jakie produkty powinny wejść w ten codzienny jadłospis. No moi drodzy, to jest aż 3 godziny filmu, więc ja tam włożyłam całe mnóstwo pracy, całe mnóstwo informacji takich, abyście rzeczywiście mieli jedno duże narzędzie i żebyście zrozumieli, jak funkcjonuje Wasz organizm, aby tworzyć nową rzeczywistość bez chemii, bez leków, bez antybiotyków, bez kolorowych tabletek, nową przyszłość dla naszych dzieci, moi drodzy, nową bezpieczną przyszłość. Takie motto ma Zielarz Polska. Jeśli czujesz, że możesz działać na własną rękę, to ucz się wraz z Zielarz Polska. Korzystaj z wiedzy, którą dla Ciebie udostępniam, bo dzięki temu zrozumiesz funkcjonowanie swojego organizmu, a rozumiejąc funkcjonowanie swojego organizmu, będziesz w stanie utrzymać go w zdrowiu. Pomogą Ci również w tym mieszanki ziołowe, które udostępniam w filmach i poradnikach. Jeśli natomiast cierpisz na dolegliwości tak zwane nieuleczalne, czy na choroby tak zwane nieuleczalne i potrzebujesz profesjonalnej pomocy i nie chcesz działać na własną rękę, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Zapraszam Cię na moją stronę internetową www.zielarzpolska.pl. Jeśli czegoś nie wiesz, nie rozumiesz, zapraszam Cię do napisania na mój adres e-mail lub po prostu do telefonu, do zadzwonienia. Na pewno jestem w stanie bardzo dużo dla Ciebie zrobić. Ja również jestem osobą, która wyleczyła się z wielu chorób tak zwanych nieuleczalnych, dlatego teraz pomagam wrócić do zdrowia również Wam. Na koniec jeszcze przedstawię kilka faktów dotyczących glinu, dotyczących aluminium, które być może również Ciebie zainteresują. Kilka słów z toksykologii współczesnej Witolda Seńczuka. Glin otrzymuje się poprzez elektrolizę czystego glinu uzyskanego z boksytu i rozpuszczonego w stopionym kriolicie. Metal taki wykorzystuje się do wyrobu naczyń kuchennych, a więc ja od wielu lat zwracam uwagę wszystko to, co jest metalowe, do śmietnika. Aparatury chemicznej, elektrycznych linii przewodowych, wielu stopów, tak zwanych stopów lekkich, stosowanych do produkcji części samochodów, samolotów i rakiet oraz w metalurgii jako odtleniacz i w aluminoterii do otrzymywania niektórych metali, jak na przykład chromu, manganu i innych. Stosuje się go również do metalizacji natryskowej. Glin odparowany w próżni tworzy błyszczącą powłokę, odbijającą znakomicie światło widzialne i promienie cieplne. Zwróćcie uwagę, proszę, że wkładki do butów, które są określane jako termiczne, mają na spodzie aluminium. Zwracajcie na to uwagę. Rozejrzyjcie się dookoła, proszę. I sami dostrzeżecie, ile tego aluminium dookoła nas jest. I teraz te powłoki, takie błyszczące, pięknie odbijające światło, są... Powłoki te wkrótce pokrywają się warstewką tlenku i nie ulegają niszczeniu. Stosowane są dlatego do pokrywania zwierciadeł, teleskopów, papierów dekoracyjnych, opakowań czy zabawek, moi drodzy. Sproszkowany metal ma zastosowanie w laboratoriach jako czynnik redukujący, służący do wyrobu materiałów wybuchowych, proszków błyskowych, farb, i do spawania części stalowych metodą termiczną. Tlenek glinu występuje w stanie rodzimym jako rubin, szafir, korunt i szmaragd. Stosuje się go jako środek szlifierski. Związek ten stanowi również składnik szybko twardniejących cementów, szkła, emali, porcelany, cegieł,
cegieł i izolatorów świec zapłonowych. Ostatnio, kiedy przygotowywałam się do tego materiału na temat glinu, dowiedziałam się, że to, co kiedyś truło nas rtęcią, czyli amalgamaty dentystyczne, w chwili obecnej zamieniło się na coś, co truje nas aluminium, bo w cementach dentystycznych i sami słyszeliście, że również w porcelanie znajdują się cząsteczki aluminium. Dlatego czym prędzej zachęcam Was do odtrucia. Linki w opisie filmu. Moi drodzy, tlenek glinu stopiony z dodatkami barwiącymi służy do otrzymywania sztucznych kamieni, takich jak rubiny czy szafiry. Więc kupując rubin albo szafir, możemy zostać oszukani. Będzie to zwykły tlenek glinu, który będzie zafarbowany. Uwodniony tlenek glinu jest używany do produkcji azotanu, fluorku, fosforanu i chlorku glinu w papiernictwie jako pigment oraz jako dodatek do tworzyw uodparniających te tworzywa na ścieranie i zwiększających ich twardość. Aktywowany tlenek glinu ma zastosowanie jako absorbent gazów, par i cieczy. Alunę stosuje się jako zaprawę do farbowania tkanin, siarczan glinu stosuje się w farbiarstwie, papiernictwie i garbiarstwie, bezwodny chlorek glinu stosuje się w przemyśle organicznym do syntez. Cement, jeden z największych materiałów budowlanych, składa się głównie z krzemianu glinu. Istotnym źródłem glinu jest emisja płynów pochodzących ze spalania węgla, spalania odpadów, a także z przemysłu metalurgicznego, cementowego i innych. Obecnie występuje zanieczyszczenie środowiska spowodowane kwaśnymi deszczami, które prowadzi do zwiększenia zawartości aluminium w glebach oraz w rzekach i jeziorach. Podam Wam taką ciekawostkę, bo już wiecie, że glin poprzez glebę przenika do wszystkich warzyw, owoców w mniejszej lub większej ilości, ale taka ciekawostka, bo herbata na kilogram suchej masy może zawierać aż do 200 tysięcy, liście herbaty mogą zawierać aż do 20 tysięcy miligramów na kilogram suchej masy. Po prostu jonów aluminium. Jest to naprawdę ogromna ilość. Więc tym bardziej, moi drodzy, herbata ma właściwości wychładzające, ściągające, uszkadzające wątrobę, jeśli pijemy ją zbyt długo i zbyt często. Czy nie układa Wam się w głowie, że lepiej korzystać z naszych rodzimych, polskich ziół, które mogą nam z powodzeniem zastąpić te wstrętne, destrukcyjnie wpływające na nasze organizmy kawy czy herbaty? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Ja Was zapraszam do poradników, które dla Was tworzę w poradniku na temat, w filmie na temat śledziony podaję Wam mieszankę dla całej rodziny. Warto się doedukować o tym, czym ta śledziona jest i dlaczego warto o nią zadbać. Warto również doedukować się z poradnika, który dla Was stworzyłam na temat przeziębień, infekcji, grypy oraz nowotworów i o tym, jak wpływa na to wszystko Wasz układ odpornościowy, jak o niego dbać. Znajdziecie tam też wiele cennych przepisów, z których jeśli skorzystacie, to będziecie mieli szansę na to, żeby utrzymać zdrowie, zachować zdrowie, przestać chorować. Linki macie oczywiście, moi drodzy, w opisie. Dodatkowym źródłem glinu są preparaty farmaceutyczne oraz używane w przemyśle spożywczym i w gospodarstwie domowym naczynia kuchenne. Moi drodzy, zapraszam Was, żebyście zerknęli na ekran i tutaj macie różne preparaty, czy przykładowe preparaty farmaceutyczne, które są źródłem glinu. Popatrzcie sobie, poczytajcie, ja nie będę tego omawiać. Sole glinowe używane są również jako środki
buforujące w preparatach kwasu acetylosalicylowego, jak na przykład aspiryna, aspirin, w celu zmniejszenia podrażnienia błon śluzowych żołądka. W mniejszych ilościach sole glinowe przyjmowane są jako leki przeciwbiegunkowe, przeciwhemoroidom oraz jako środki przeciwwymiotne. A teraz porozmawiajmy chwilę o tym, jakie są losy glinu w naszym organizmie. Do organizmu glin i jego związki dostają się drogą pokarmową albo przez drogi oddechowe. Pamiętamy również, że przez skórę oraz przez krew. Dziennie z żywnością wprowadza się do organizmu około od 10 do 100 mg glinu. Ja myślę, że nawet więcej. W organizmie zdrowego człowieka znajduje się od 50 do 150 mg glinu, z czego połowa znajduje się w kościach, stąd dzieci, które się ciągle łamią, a 1/4 pozostaje w płucach. Większość soli glinowych w przewodzie pokarmowym przekształca się w fosforany i jest wydalana z kałem. Wydalanie następuje również z mlekiem matki. A więc również mleko, które pijemy od krów oraz od innych zwierząt, może mieć w sobie ogromną ilość aluminium. Glin podany pozajelitowo wydala się z kałem i z moczem, czyli tu chodzi o aluminium, które zostaje podane na przykład w szczepionkach. Niestety, moi drodzy, aby można było wydalić tego typu toksyny z kałem lub z moczem, potrzebna jest metalotioenina i wiele innych enzymów, które umożliwią wydalenie w ogóle tego pierwiastka bez wpływu toksycznego. O tym opowiedziałam w filmie Detox. Link macie w opisie, także zapraszam. Absorpcja glinu z jelit jest dwuetapowa. Pierwsza to jest w świetle jelita poprzez błonę śluzową i jest on wchłaniany szybko. Druga to jest błona śluzowa poprzez krew, powolne uwalnianie, natomiast glin, który dostaje się do płuc, wchłania się bardzo powoli przez wzgląd na odczyn płynów płucnych. Z przewodu pokarmowego glin wchłania się w około 10%. Absorpcja glinu wzrasta pod wpływem parathormonu. Tak jak już wspominałam, co druga osoba ma podwyższony parathormon. W związku z tym naprawdę warto jest zrobić badanie biorezonansem. Niestety, jeśli chodzi o te badania biorezonansem, to ja mając już 8-letnie doświadczenie wiem i będąc pacjentką innych gabinetów z biorezonansem wiem, że odczyt tego biorezonansu w dużej mierze może zależeć od fantazji osoby, która często nie ma wykształcenia w ogóle w kierunku leczenia i diagnozowania ludzi jakkolwiek. Przeprowadzanie badania biorezonansem bez przeprowadzenia wywiadu z pacjentem jest co najmniej głupie. I jeśli ktoś robi w taki sposób, to tylko i wyłącznie jest nastawiony na zysk. Dlatego, że biorezonans jest oczywiście badaniem, które warto wykonać pod warunkiem, że mamy również obraz całej choroby i wszystkich dolegliwości pacjenta, bo dzięki temu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią fitoterapię, którą skonstruujemy tak, żeby rzeczywiście tego człowieka postawić na nogi. I ja właśnie tak robię w filozofii jednej wizyty, w planie zdrowotnej transformacji, również w uproszczonej wizycie rozszerzonej. Dlaczego? Dlatego, że ja nastawiam się na przywrócenie zdrowia, moi drodzy. Do mnie nie przychodzi się na wizytę. Do mnie przychodzi się po to, żebym przywróciła Wam zdrowie. Stąd być może niektórzy, patrząc na ceny, mogą być zdziwieni. Ale należy sobie zadać pytanie, ile do tej pory wydałeś czy wydałaś na to, aby chodzić od lekarza do lekarza i robić różnego rodzaju badania i aby zrobić coś w kierunku wyzdrowienia?
I teraz porównaj sobie to wszystko i to, ile kosztują usługi w świecie medycznym i w świecie również pseudomedycyny naturalnej. I teraz zadaj sobie pytanie, czy taka cena, jaka jest zawarta w filozofii jednej wizyty za przywrócenie Twojego zdrowia wielopoziomowo, to jest wysoka cena? Oczywiście, że nie, bo ta fitoterapia powinna kosztować dużo, dużo więcej. Zwłaszcza, że poziom wiedzy, która jest tam przekazywana, dalece przekracza wartość finansową wiedzy, która się tam znajduje. Bo tak naprawdę za dietę u dietetyka musicie zapłacić około 500-600 zł, a ta dieta niczego do Waszego zdrowia nie wniesie. A więc moi drodzy, to na co nastawia się Zielarz Polska, to przywracanie zdrowia. I w momencie, kiedy będziecie przeglądać moją stronę, myślcie o tym, czy chcecie przywrócić swoje zdrowie, czy chcecie chodzić do kogoś innego od wizyty do wizyty i za każdą wizytę płacić ileś tam, nie wiem jakie są w chwili obecnej ceny u naturopatów, ale nikt za 100 zł czy za 200 zł nie przywróci Wam zdrowia, dlatego że nikomu się to nie opłaca i nie jest to fizycznie możliwe. Ja też fizycznie nie jestem w stanie za 100 czy 200 zł oddać Wam całej swojej wiedzy. Być może kiedyś, kiedy będzie mnie na to stać, to być może będę świadczyła takie filantropijne usługi. W chwili obecnej, wiadomo, każdy zarabia na swoje życie tak, jak potrafi. To, co ja daję, i tak dalece przekracza kwotę, która jest chociażby właśnie wymieniona w filozofii jednej wizyty. W planie zdrowotnej transformacji również tej wiedzy i tego wszystkiego, czego się nauczycie, jest dużo więcej niż to, za co płacicie. Więc tak czy inaczej, z punktu widzenia klienta czy pacjenta, Wam się to opłaca, a ja to robię głównie po to, żeby przekazać swoją wiedzę, żeby Was nauczyć czegoś i żeby Wam pokazać, że rzeczywiście zdobywanie wiedzy o samych sobie jest w stanie wnieść dużo więcej dobrego do Waszego zdrowia niż chodzenie do naturopatów czy do lekarzy w nieskończoność. No ale dobra, moi drodzy, wracamy sobie do tego aluminium, więc tak jak już wspominaliśmy, że absorpcja aluminium wzrasta pod wpływem parathormonu. Oczywiście ja znam naturalne sposoby na to, żeby obniżyć działanie parathormonu i jakby przywrócić tę przytarczycę do funkcjonowania. Zapraszam Was również do tego, aby obejrzeć film o przytarczycach. Postaram się go wrzucić albo z tyłu na kartach, albo również w opisie filmu. Zobaczymy, jak to się tam uda. O, a może w tych proponowanych takich kartach wyświetlających się na ekranie w czasie oglądania. Zobaczymy. No i teraz, moi drodzy, w zależności od związku chemicznego, który jest tworzony przez glin, również może być on lepiej wchłanialny lub gorzej. Tak jak już wcześniej omawialiśmy właśnie tą część, na przykład obecność cytrynianów zwiększa absorpcję jelitową, a fosforanów zmniejsza. I teraz zwróćcie uwagę, jak bardzo nam się wmawia. Ja jestem cały czas w szoku. Pamiętacie, jak Wam opowiadałam o witaminie B? Aj, nie opowiadałam, kochani. Jeśli chcecie wiedzieć, przepraszam, opowiadałam o tej witaminie B6, ale w kategoriach raka. I bardzo proszę, jeśli cierpicie na nowotwory, macie kogoś, kto cierpi na nowotwory, w tym poradniku o przeziębieniach, grypie oraz o nowotworach jest fantastyczna informacja o tym, o witaminie B6 i jej związku z nowotworami. Tutaj mamy związek cytrynianów ze zwiększoną absorpcją jonową, jelitową wapnia. Jonów aluminium drogą jelitową. I teraz, moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, że od jakiegoś czasu wmawia nam się, że cytryniany są dużo lepiej wchłanialnymi formami różnego rodzaju pierwiastków, jak chociażby magnez. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej zatruć nasze organizmy, abyśmy ostatecznie nie mogli się wygrzebać z tego poziomu zatrucia. Korzystajcie naprawdę z tych poradników, które ja dla Was tworzę. Pieniądze, że tak powiem brzydko, przeżreć można zawsze, można je wydać na wszystko, ale
Najlepszą inwestycją jest zawsze inwestycja w siebie, a inwestycja w siebie jest to inwestycja w swoją wiedzę i poszerzanie swojego zakresu wiedzy, zwłaszcza na swój temat, na temat funkcjonowania waszego organizmu. I teraz wiele chorób również jest zależnych od słabych stron organizmu. Te słabe strony organizmu też można sprawdzić. Możecie wiedzieć, gdzie jest wasza dziura w drodze i dzięki temu starać się ją ominąć albo budować swoje zdrowie tak, aby to zdrowie było na zadowalającym poziomie. Moi drodzy, czyli obecność cytrynianów zwiększa absorpcję jelitową, natomiast obecność fosforanów ją zmniejsza. Podawanie leków zawierających aluminium razem z sokiem pomarańczowym lub cytrynowym powoduje wzrost wchłaniania o około 8,5 raza. Wchłonięty glin we krwi wiąże się z białkami osocza w około 70-90% i szczególnie, moi drodzy, z transferyną. Pamiętajcie o tym, że aluminium powoduje różnego rodzaju anemię i encefalopatię. Rozmieszczenie glinu w organizmie zależy głównie od drogi wchłaniania. Średnia zawartość glinu u ludzi w surowicy krwi wynosi od 2 do 15 nanogramów na litr. Glin z krwi do tkanek przemieszczany jest dość szybko, natomiast glin, który dostał się do płuc, wchłania się bardzo powoli ze względu na odczyn obojętny płynów płucnych. Niemniej jednak glin reaguje również w środowisku obojętnym, więc to nie jest tak, że on nie reaguje. On reaguje trochę wolniej, ale reaguje. Dlatego pani, od której ja się uczyłam medycyny chińskiej, która jest z wykształcenia chemikiem, o tym glinie również nam opowiadała i mówiła, że większego dziadostwa w organizmie człowieka nie ma. Do płuc glin dostaje się w postaci cząstek glinokrzemianów i związków słabo rozpuszczalnych w wodzie. Cząsteczki te są fagocytowane. W tej postaci część z nich jest przenoszona przez drogi oddechowe do krtani, a po odkrztuszeniu połykana. Nigdy nie połykajcie pluwocin, trzeba je zawsze wypluć. Pozostała część po sfagocytowaniu pozostaje w płucach. Wnikanie przez układ oddechowy zachodzi głównie w środowisku przemysłowym. Otóż, moi drodzy, musimy również zdawać sobie sprawę z oprysków chemicznych w postaci chemtrailsów, które widzimy w postaci smug chemicznych na naszym niebie. Wydalanie glinu odbywa się poprzez nerki. Glin może ulegać reabsorpcji w cewkach nerkowych. Ważną drogą wydalania glinu z organizmu u kobiety jest laktacja. Związki glinu w mleku kobiet ocenia się na około 300 nanogramów na decymetr sześcienny. Moje drogie panie, przypominam po raz kolejny w tym filmie, naprawdę, jeśli macie zamiar urodzić dziecko, podejdźcie do tego odpowiedzialnie. Jeśli chcecie na własną rękę to zrobić, skorzystajcie z filmu Detox oraz z tych poradników, które ja dla was stworzyłam, żeby oczyścić się z pasożytów i z metali ciężkich. Najpierw przygotujcie przez pół roku wasz organizm do ciąży, a później dopiero starajcie się o dziecko. Jeśli chcecie, żebym wam pomogła w tym procesie, to zapraszam was bardzo serdecznie do kontaktu. Pomogę wam oczyścić organizm i powiem, w jaki sposób przygotować się do ciąży, jak o siebie dbać w tej ciąży i jak o siebie zadbać w czasie połogu, ponieważ niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że kobiecy organizm jest jak perpetuum mobile. W okresie połogu może dojść do regeneracji całego organizmu, ale musisz wiedzieć, jak o siebie zadbać w tym okresie połogu, aby temu organizmowi umożliwić tą regenerację. W okresie połogu kobieta może odzyskać młodość, zdrowie, rzeźkość i przede wszystkim tą swoją kobiecość.
Ale kobiety w okresie połogu bardzo ciężko chorują i później również i nie mogą się pozbierać z tego, dlatego że nie mają pojęcia, w jaki sposób o siebie dbać. Być może ja na ten temat kiedyś przygotuję poradnik, który również będzie do kupienia. W chwili obecnej mogę pomóc każdej kobiecie, która rzeczywiście jest świadoma i tego chce, indywidualnie. Także zapraszam Was do kontaktu zielaszpolska.pl, strona internetowa, tam macie wszystkie namiary na mnie. Moi drodzy, lecimy dalej sobie. Mechanizm działania toksycznego. W badaniach z ostatnich 20 lat stwierdzono, że glin może być czynnikiem etiologicznym w powstawaniu wielu chorób, co spowodowało wzrost zainteresowania tym pierwiastkiem oraz jego metabolizmem i toksycznością. I teraz, moi drodzy, glin zaburza absorpcję żelaza z przewodu pokarmowego. U pacjentów z niedoborem żelaza stwierdzono zmiany absorpcji i rozmieszczenia glinu. Również u zwierząt stwierdzono, że jest niedobór żelaza i zaobserwowano, że dzieje się tak po podaniu glinu. I wtedy jakby poziom gromadzenia się tego pierwiastka zwiększa się w mózgu oraz w surowicy krwi. Niedobór żelaza, zwiększając absorpcję, zwiększa ryzyko zatrucia glinem. A więc rozumiecie, że anemia jest niedoborem żelaza. Natomiast niedobór żelaza również zwiększa absorpcję glinu i blokuje jakby wchłanianie tego żelaza. Zwróćcie uwagę, jak wiele dzieci rodzi się z anemią, jak wiele dzieci ma problem właśnie z anemią. Zwracajcie uwagę na takie rzeczy. Stężenie żelaza w organizmie determinuje stopień nasycenia transferazy, która składa się z dwóch jednostek. Obie podjednostki są zdolne do wiązania żelaza trzywartościowego. A ponadto zamiast żelaza cząsteczka transferyny może przyłączyć jony metali, w tym również aluminium. Jedna z podjednostek działa w kierunku erytropoezy oraz ma zwiększoną zdolność wiązania żelaza z komórek błony śluzowej. I teraz, moi drodzy, naprawdę nie powinniście suplementować żelaza przy anemii. Obejrzyjcie mój film o żelazie i tam będziecie mieli informacje szczegółowe na temat żelaza. Dobrze, wykazano również, że glin interferuje z absorpcją jelitową żelaza i pobieraniem komórkowym właśnie żelaza. Udział glinu w uwalnianiu żelaza z transferyny i w dalszych etapach wykorzystania żelaza, a tym samym powstawania niedokrwistości, przedstawiono na obrazku. Postaram się Wam ten obrazek zamieścić. Mam nadzieję, że się uda. Natomiast glin zmienia metabolizm żelaza poprzez bezpośrednie wiązanie się z receptorami transferyny. Następuje wtedy blokowanie uwalniania zmagazynowanego żelaza oraz inhibitora utleniania żelaza. Zwróćcie uwagę właśnie na przedstawione obrazki i możecie sobie sami przeanalizować cały przebieg tego, w jaki sposób glin ma wpływ na poszczególne etapy biosyntezy chemu oraz w jaki sposób działa na biotransferazę żelaza właśnie z udziałem transferyny. Zerknijcie sobie tutaj na ekran. Okres utajenia od początku narażenia na działanie glinu do ujawnienia choroby jest różny. Może on wynosić od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Zarówno odczyn opadania krwinek czerwonych, jak i obraz krwi oraz temperatura ciała mogą u chorych pozostawać przez długi czas w granicach prawidłowych. Do najpoważniejszych źródeł narażenia człowieka na związki glinu należą leki i płyny dializacyjne. Wykazano na przykładzie leku Malox, który zawiera uwodniony glinian magnezowy,
że dodatkowym efektem ubocznym tego leku jest zakłócenie homeostazy wapnia i fosforu przez glin, który jest zawarty w tym leku. Opisano przypadki osteomalacji u dzieci z azotermią, leczonych wodorotlenkiem glinu. W badaniach na zwierzętach stwierdzono spadek aktywności ruchowej, brak łaknienia oraz krwawienia z oczodołów. Badania histopatologiczne wykazały istnienie ognisk z włóknień w wątrobie i odkładanie się glinu w wątrobie, mózgu, kościach oraz mięśniach. Stwierdzono zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy krwi, spadek ilości glikogenu w wątrobie oraz stężenia ATP w erytrocytach oraz nagromadzenie się glinu w kościach, mózgu i wątrobie. Jako najczęściej pojawiające się działanie uboczne glinu wymienia się zaburzenia jelit, zaparcia, zwłaszcza takie suche stolce i związane z właściwościami absorpcyjnymi upośledzenia wchłaniania niektórych leków. Bardzo istotnym źródłem narażenia są płyny dializacyjne. Moi drodzy, stanowią one szczególne niebezpieczeństwo i zagrożenie wśród pacjentów z niewydolnością nerek, ale o zgrozo dializy prowadzi się u ludzi z niewydolnością nerek. Płyny dializacyjne prowadzą do choroby zwanej encefalopatią, która jest po prostu wywołana zanieczyszczeniami płynu do dializ. Podczas badań pacjentów dializowanych zaobserwowano znacznie zwiększone stężenie glinu w tkance kostnej. Moi drodzy, ten materiał mógłby trwać tak naprawdę 2 godziny. Mam nadzieję, że informacje, które Wam przedstawiłam na temat szkodliwości stosowania czy spożycia aluminium i to, co Wam opowiedziałam o jego toksyczności, nakłoni Was do tego, aby unikać aluminium w swoim życiu, aby wyeliminować związki aluminium i takie rzeczy, które mogą niestety przyczyniać się do zwiększonego stężenia aluminium w Waszym środowisku, w Waszym życiu, a przez co w Waszych organizmach. Mam też nadzieję, że potraficie u siebie rozpoznać objawy ewentualnego zatrucia tym aluminium i dzięki temu będziecie mogli chociażby na własną rękę podziałać, aby pozbyć się tego pierwiastka, który jest niezwykle toksyczny i niestety, jeśli niczego nie zrobicie, aby wyprowadzić te toksyny ze swojego organizmu, to będziecie chorować i nie będziecie wiedzieć, dlaczego chorujecie. Także chciałam Wam podziękować bardzo serdecznie za uwagę. Przewińcie sobie ten film jeszcze raz do tych wszystkich informacji na temat objawów związanych z zatruciem aluminium i zastanówcie się, czy takie objawy występują u Was? Czy takie objawy występują u Waszych dzieci? Jeśli tak, to koniecznie powinniście zwrócić uwagę na wielopoziomowe oczyszczanie organizmu. Nie tylko z filmem Detox, ale również z filmem związanym z poradnikiem homeopatycznym, który ostatnio dla Was stworzyłam. Taką wiedzę warto posiadać taką wiedzę, aby w przyszłości samodzielnie sobie poradzić z różnymi dolegliwościami. Natomiast w przypadku chorób związanych z nowotworami zachęcam Was do wykupienia dostępu do poradnika właśnie o przeziębieniach, grypie oraz właśnie o nowotworach, bo znajdziecie tam na pewno bardzo wartościową wiedzę i wiele ciekawostek, które mogą Was zainteresować. Póki co dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa, pa.